kiedy Państwo przestąpiliście mury naszej uczelni, mieliście marzenia i że te marzenia się spełniły. I że dyplomarium, uzyskanie tytułu, stopnia spowoduje, że Państwo powiecie: tak, rozpoczęłam swoje marzenia i będę je kontynuować. Tego wszystkim Państwu życzę. 2, 3, dla niektórych 5 lat spędzonych z nami w naszych murach, które mam nadzieję, że zawsze pozostaną w Waszym sercu. Zawsze będziecie dobrze nas wspominać i staraliśmy się, jak tylko mogliśmy, żeby wyposażyć Was w odpowiednią wiedzę, umiejętności. Nasza przyjemność tutaj była pełna wyzwań związanych ze studenckim życiem, nie tylko pod względem zbliżającej się sesji studenckiego życia czy zaliczenia najtrudniejszego egzaminu pod słońcem, ale również pracy, w którą codziennie wkładaliśmy wiele pasji i energii, aby dzisiaj móc stanąć tutaj z Państwem i szkolić się, rozwijać nasz warsztat dziennikarski, oczywiście pod okiem ekspertów. Jesteśmy taką małą rodziną, gdzie wszyscy bardzo lubimy jeden jednego. I jesteśmy tą małą rodziną w dużej rodzinie całej studenckiej tego uniwersytetu. Nauka to podróż. Nasza podróż była niesamowita. Przeżyliśmy tutaj całą masę pięknych chwil. Grono pedagogiczne, które nas wspierało w tym, okazało nam niesamowite wsparcie. Musimy łączyć ten szerszy kontekst oparty na teorii, oparty również jakby na tej wiedzy, która już jest, z tym, co się zmienia nagle, no zwłaszcza w tej przestrzeni komunikacyjnej, to często to my podążamy za studentami, ale też, co wybrzmiewało wielokrotnie na obronach, wskazujemy, popatrzcie, to nowe zjawisko możemy ubrać jednak w szerszą perspektywę. No i studenci to dostrzegają, sami o tym wspominają, że no właśnie to są studia, to nie jest kurs z jakiejś umiejętności, tylko studia, które budują kontekst, budują wiedzę, budują zasób humanistyczny, społeczny, no bo to są te wartości uniwersyteckie przekazywane już od 1000 lat. Studiowało się bardzo dobrze, wspaniale. Poznałam tutaj super ludzi, super wykładowców. Naprawdę w takiej pogodnej, rodzinnej atmosferze udało się przeżyć całe te studia i je zakończyć no właśnie z piątką na dyplomie. No to teraz powiedz o samej pracy, jaki był jej tytuł, czego dotyczył? Moja praca dotyczyła kolorów współczesnej propagandy, czyli color washingu. Może być znany na przykład greenwashing, bardziej popularny, ale też bluewashing, pinkwashing. Było to po prostu głównie skupienie się na korporacyjnej propagandzie i zabiegach socjotechnicznych. Potrzebujemy jeszcze bardziej tej współpracy, takiej bliższej, wykładowca-student, ponieważ przygotowujemy pracę na podstawie materiałów z kilku krajów, zawsze. Teraz przy tej epoce social mediów, internetu, jest dużo trudniej napisać taką pracę, bo jesteśmy zalewani źródłami. W związku z tym, no, ja się cieszę, że studenci tydzień w tydzień na seminarium byli, pracowali, wymyślali, przynosili nowe materiały i mogliśmy je selekcjonować, pracować z nimi. Czego dotyczyły w tym roku prace? Miał Pan piątkę swoich podopiecznych. Tematy dotyczyły migracji, zwalczania terroryzmu, problematyki ogólnie międzynarodowej, czyli możemy powiedzieć o migracji w Wielkiej Brytanii albo w Niemczech, ale skąd pochodzą migranci, dokąd jadą, tak? To już jest temat międzynarodowy tak naprawdę, czyli poruszając temat francuski, niemiecki czy brytyjski, dotykamy problematyki Unii Europejskiej, dotykamy problematyki blisko wschodniej, bo stamtąd ci migranci przybywają, a także problematyki natowskiej, regulacyjnej, jak i wewnątrzkrajowej. Mnie cieszy to, że studenci skupiali się na współpracy, bo to jest najtrudniejsze, bo żeby zbadać współpracę, trzeba zbadać właśnie regulacje, dokumenty, akty prawne, jak działają służby, jak działają organizacje krajowe, międzynarodowe, transnarodowe i potem ułożyć z tego obrazek, który nam pokaże tą część rzeczywistości, której często nie ma w mediach, bo w mediach mamy obraz bardzo uproszczony. Także jestem bardzo zadowolony z moich studentów. No i jakie wspomnienia będziesz wynosić po tych latach z studiów i co dalej? Myślę, że dalej rozwój w kierunku brandingu, też budowania wizerunku firm. Zobaczymy. Na razie piszę teksty jako UX writer, też dorywczo jako dziennikarz, więc tutaj zobaczymy może w tę stronę. No i wynoszę same pozytywne wrażenia. Mieliśmy wspaniały rok, zżyliśmy się ze sobą
niesamowicie, to jak mała rodzina i na pewno będę tęsknić za uczelnią. Praktyka jest niezwykle istotna i tutaj na wydziale można się było o tym przekonać, też umiejętność dania studentom narzędzi, które są niezbędne. Przecież tak wiele tutaj kierunków, na których studenci zdobywali te szlify. To jest jeden z naszych priorytetów, był jeden z naszych priorytetów i mam nadzieję, że będzie nadal, czyli wzmacnianie infrastruktury, bazy infrastrukturalnej. Mamy już fantastyczną pracownię montażową. Teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania studia telewizyjnego na bardzo wysokim poziomie. No jest to projekt dofinansowany przez samorząd naszego województwa, za co serdecznie dziękuję. To już na jesieni, więc ci, którzy teraz wybiorą nas na drugim etapie, no i nowo przychodzący nasi studenci, no i ci, którzy są z nami cały czas, będą już mogli tą praktykę pracy z kamerą, prowadzenia wywiadu, występowania medialnego ćwiczyć. W tym tygodniu otwieraliśmy oficjalnie pracownię komputerową też dla studentów, którzy będą pracować na danych. Chcemy to rozwijać, chcemy wyznaczać kierunki, wyznaczać trendy. Mówimy o Global Studies, że mówimy o stosunkach międzynarodowych. Uczelnia, która też przygotowuje studentów tak naprawdę na miarę pracy w całej Europie. Oczywiście, no i nie zapominajmy o naszej perłę w koronie, czyli Europa Master. To jest specjalność na politologii drugiego stopnia, czyli studia, w których łączymy nasze siły wraz z partnerami z Moguncji i z Dijon. No i właściwie absolwenci są przygotowani, zresztą tam się odnajdują w pracy dyplomatycznej, zresztą tam odbywają praktyki w ambasadach, w instytucjach unijnych, no i też tam zaraz po studiach właściwie się odnajdują. Ale jakieś wakacje sobie już chyba zaplanowałaś. Oczywiście, że tak, oczywiście. Najpierw Jarocin, reszta festiwali, także trzeba odpocząć przede wszystkim. Kwerowskich protegi, kwerowskich protegi.